godnie potraktowali. Jeżeli nie była to piramidalna głupota działaczy FIS, którzy odpowiadają za biegi, jeżeli nie był to tępy i bezmyślny upór działaczy FIS odpowiadających za biegi, no to pozostaje trzecia możliwość, którą obstawia trener wierytelny, czyli że było to ukartowane. Ale jeżeli było to ukartowane, jeżeli jest to ewidentna manipulacja, no to skutki jej są odwrotne od zamierzonych. Zatem musi to mieć związek i z tępym uporem, i z głupotą. Ponieważ po pierwsze, ideą turu była wszechstronność, czyli zrównoważenie różnych dystansów i różnych technik. Jeżeli w jednym roku była o jedna, na przykład o jedna łyżwa więcej, to w następnym był o ten klasyk więcej. Drugie, zabite zostało kompletnie widowisko, bo pytanie, czy Bjergen, czy Johaug, no myślę, że nawet Norwegów już specjalnie nie obchodzi, ponieważ nie jest to specjalnie interesujące. I wreszcie po trzecie, mamy sezon olimpijski, za chwilę igrzyska olimpijskie, to jest jawna kpina z idei fair play, ponieważ z proporcji 5 do 2 łyżwa w stosunku do klasyka, to nie jest, o tym mówiła zresztą Justyna Kowalczyk, to nie jest równość szans, to jest nierówność szans. Oczywiście to dzieło ma swojego autora, tym autorem jest Francuz Pierre Minerey, to jest człowiek, który objął biegi w FIS-ie po Jurgu Kapolu, który zresztą wymyślił Tour de Ski. I ten człowiek właśnie odpowiada za tę dzisiejszą sytuację. To on powiedział trenerowi wierytelniemu, że gdyby wprowadzono klasyk zamiast łyżwy na kolejnym etapie w Szwajcarii, byłoby nudno. No rzeczywiście facetowi coś się z głową porobiło, bo odpowiadał jako dyrektor rozwoju narciarstwa we Francji, narciarstwa klasycznego, a więc został nim znudzony. Tak czy inaczej, jest to skandaliczna decyzja i rzeczywiście może tam być jakiś podtekst pewnego układu, pewnej teorii spiskowej. Z teoriami spiskowymi, jak wiadomo, jest tak, że przy głębszym poznaniu przestają być teoriami. I chyba tak jest w tym przypadku. A zatem Tour de Ski, czyli Tour de Bjergen, już wystartowało. Mamy na trasie kolejne zawodniczki. Na razie widzimy Elenka Czepaszek, to jest raczej sprinterka ze Słowenii. Ona prowadzi na tym krótkim dystansie, na tym rozmemłanym śniegu, który tutaj został rozsypany na tym prologu. Na drugim miejscu za nią jest francuska Cilly Aymonier, a propos francuska, Anu Favre-Picon i kolejna Aurore Jean. Ale to dopiero początek, te zawodniczki z wysokimi numerami startowymi będą następne. Jessica Diggins, 22-latka, ósma w Kusamo na 10 km łyżwą. I to w tym roku i zaskoczenie, świetny występ sprinterski. Aine Kaiso Saarinen jest to specjalistka od techniki klasycznej przede wszystkim i od długich dystansów, ale znakomicie startowała, radziła sobie w Asiago. Była ósma w sprincie klasykiem, czyli nie była w finale, ale bardzo wysoko jak na jej umiejętności sprinterskie, właściwie na brak tych umiejętności. Kolejne zawodniczki przybiegają do mety. Na razie cały czas Czepaszek prowadzi. Ona prowadziła prawie od samego początku i na mecie na razie jest niezagrożona, ale sytuacja będzie się zmieniała z numerem 24. To jest Katrin Zeller. Po niej ruszyła Elisabeth Steffen. Jest też Evi Zachenbacher, wicemistrzyni olimpijska z Salt Lake City, dawno nie widziana na trasach biegowych, ale ponieważ to jest w Niemczech, to zdecydowała się wystartować. Masako Ishida, 33-letnia Japonka, także ją świetnie znamy. Jej preferencją jest oczywiście klasyk. Tutaj mamy łyżwę. Piąta na igrzyskach w Vancouver była Japonka na 30 km klasykiem. Numer 26 to Nicole Fessel, 27 miejsca w Oslo w roku 2011 na dystansie łączonym i na 30 km łyżwą. Teraz ona dobiega do mety. Nadal Czepaszek 6 minut 45,1. To jest jej najlepszy czas. Oczywiście Fessel będzie gorsza. Dopiero siódma. Czepaszek Ig. Francuska na drugim miejscu o 9,1 sekundy za Słowenką. Potem jest Katrin Zeller, Niemka. Potem Cilly Aymonier i kolejne zawodniczki. Ale to, jak powiedziałem, będzie się dynamicznie zmieniało. Rita Liza Roponen.
35-latka, ósma na Mistrzostwach Świata w tym roku jeszcze, bo ten rok się nie skończył, ale w poprzednim sezonie, 2013, w Val di Fiemme na 10 km techniką dowolną. Ona najlepiej z Finek biega łyżwą. Te zawody Tour de Ski wymyślono wprowadzono po raz pierwszy w sezonie 2006-2007. Wtedy wygrała Virpi Kuitunen, potem następny Charlotte Kalla, ale zapłaciła za nią za to zwycięstwo stratą właściwie dalszej części sezonu, więc już więcej nie bierze udziału w tej zabawie. W tym roku nie wystartowała Charlotte Kalla. Gdyby na przykład wiedziała Kicken Randall, że będą dwa sprinty łyżwą, to zapewne ona by się tutaj zdecydowała wystartować w Tour de Ski, ale oczywiście nikt tego nie wiedział. To jest radosna twórczość pana Piera Minerey. Przypominam to nazwisko, bo to jest wybitny szkodnik biegów narciarskich i trzeba go zdecydowanie pilnować, żeby nie robił więcej głupstw, bo to jest jedno z największych. To jest nie tylko popsuty Tour de Ski, ale popsuty również cały Puchar Świata. Co do przygotowań Justyny do igrzysk, to rzeczywiście jest dokładnie tak, jak powiedział profesor Szymon Krasicki. Justyna jest zawodniczką, która potrzebuje mocnych startów, żeby zbudować najwyższą formę. Tour de Ski, które miała po drodze, było takim koniecznym, niezbędnym elementem budowania tej formy. Po Tour de Ski zwykle ta łyżwa zaczynała odpalać i wszystko wyglądało inaczej. No, nie będzie łatwo, ale oczywiście liczymy i na trenera, i na Justynę. On doktor, ona doktorantka, no więc znają się na rzeczy, na teorii i na praktyce wyczynu, chociaż ta sytuacja nie jest dla obojga komfortowa. Wrabcowa, Nyptlowa. Nadal Trzebaszek, więc sprinterskie umiejętności na tym właśnie dwukrotnie dłuższym dystansie, bo najdłuższy dystans sprinterski dla pań to 1500 metrów. Tu mamy 3 kilometry. Ale te sprinterskie umiejętności Lenki Trzebaszek się przydały, bo nadal prowadzi. Zmieniają się tylko za nią zawodniczki. Wrabcowa jest teraz druga przed Roponen Ig na czwartej pozycji. Kolejne dobiegają do mety. Jessica Diggins też świetnie. Zobaczymy jeszcze ile jest. To jest Amerykanka, świetnie biegająca w sztafecie sprinterskiej, 22-latka. Ósma w Kusano, była na 10 km łyżwą w tym roku już. I będzie szybsza, obejmie prowadzenie. Jeszcze trochę tam zostało, ale chyba to będzie jakaś sekunda. Tak, z ułamkiem. 1,5 szybciej od Słowenki Jessica Diggins, więc umiejętności sprinterskie się przydają, a to twarz doskonale znana państwu. Kristin Stommer-Steira, 32-letnia Norweszka, dwa razy srebrna medalistka Mistrzostw Świata w biegu łączonym i na 30 km. No, jedna z najbardziej znanych, ale to jest to pokolenie starsze, bo mamy te młodsze, które jeszcze za chwilę będziemy oglądać na starcie, między nimi Węg, oczywiście Jochał, która mimo już wielkich sukcesów nadal jest bardzo młoda, bo ma 25 lat. No już dwa tytuły mistrzyni świata za sobą. Po niej na starcie Rosjanka Slonowa, której nie zobaczymy, i pewnie Finka Krista Lahtenmaki, którą przez chwilę widzieliśmy, Niskanen. Niskanen wolniej od Diggins na tym punkcie pomiaru po 800 metrach. Właśnie tu są takie rzucane cyfry dystansu sprinterskiego. Krista Lahtenmaki, 23 lata, ósma w biegu łączonym w Val di Fiemme w tym roku. To jest jej największy sukces. Chociaż to bardzo zdolna zawodniczka, świetnie, lepiej niż łyżwą biegająca techniką klasyczną. Po niej będzie Estberg, Kilonen, no i Heidi Weng. Ten wielki talent norweski, który w tym roku na razie jeszcze specjalnie nie zaskakuje formą, no ale do igrzysk sporo czasu. Jest jeszcze wystarczająco dużo możliwości, żeby tę formę podnieść. Polina Ermosina, Rosjanka, kompletnie bez sukcesów, chociaż już 25-letnia, i po niej właśnie będzie Ingvid Estberg. Dobiega do mety Saarinen. Jest
druga, zaledwie 0,5 sekundy wolniej od Amerykanki, a zatem Saarinen no, pokazuje nową twarz, odkryła jakby w sobie talent sprinterski, powiedziałem. Zaskakujące ósme miejsce, niedaleko, sześć zawodniczek biega w finale sprinterskim, ósme miejsce w finale sprinterskim Vasiago, Aini Kaisi Saarinen, która do tej pory raczej w ogóle nie liczyła się przy dystansach sprinterskich. Numerem 38 to Ewa Settlin, Szwedka, mało znana 21-letnia. Po niej zaraz powinniśmy zobaczyć Skofterud. No, Settlin słabiutko. Ale na razie 16 pozycja. Jessica Diggins, przypominam, Amerykanka biegająca w sprinterskiej sztafecie amerykańskiej, prowadzi 6:43,6. Taki jest jej czas. Aino Kaisa Saarinen, druga o 0,5. Potem Czebaszek, Wrapcowa, Roponen, Ik i kolejne zawodniczki, a to Anne Kilonen. No, cała grupa młodych, nowych Finek to jedna z nich. Świetny wiek, 26 lat, to jest taki optimum między 26-30. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak wcześniej zaczyna się karierę, bo nie tyle w sporcie liczy się wiek metrykalny, co wiek sportowy. Ta liczba przebieganych kilometrów, lata treningu. Finki zaczynają dość wcześnie. A to z numerem 51, ta, o której mówiłem, 23-latka, rewelacyjna jako juniorka. 4 złote medale Mistrzostw Świata Juniorek, medal złoty Mistrzostw Świata Młodzieżowych Estberg. Ona jest najszybsza na tym punkcie pomiaru. W tym roku też miała kilka dobrych biegów szybkich, sprinterskich. Widzieliśmy sprinterkę już na starcie, to była Jakobsen, a teraz właśnie młodziutka Heidi Weng. Brązowa medalistka Mistrzostw Świata z Val di Fiemme w biegu łączonym. Ona była wcześniej mistrzynią świata juniorek, właśnie także na tym dystansie, a zatem świetnie panuje nad obiema technikami, i łyżwą, i klasykiem. A to właśnie Jakobsen, ona za chwilę wystartuje. Norweżki dopiero w tej drugiej grupie i tutaj od tego zaczną się pewnie zmiany. Na razie jeszcze raz przypomnę, Amerykanka Diggins. Estberg już po tym pierwszym punkcie, po 800 metrach obejmuje prowadzenie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Patrzę pozostałe Norweżki. No, te najlepsze jeszcze dość daleko. Paulina Maciuszek na 44. miejscu, 9,5 straty do prowadzącej, ale dopiero na tym pierwszym punkcie pomiaru. Astrid Jakobsen, mistrzyni świata, bardzo wcześnie zaczęła od wielkich sukcesów. Właśnie ten tytuł mistrzyni świata w sprincie klasykiem w Sapporo w 2007 roku. No i od tamtej pory jest w czołówce świata, ale już nie odnosi aż tak spektakularnych sukcesów. Denise Herman, najlepsza, najszybsza z Niemek. Ona też tu pewnie będzie walczyła o wysoką pozycję dzisiaj. Niskanen dobiega do mety, jeszcze ma troszkę. Może ona zmieni Amerykankę na tym pierwszym miejscu. Kto wie, kto wie. Ne, już nie, już wiadomo, że nie. A więc Jessica Diggins utrzymuje się na pozycji liderki. Finka jest na czwartej ostatecznie pozycji. A przed nami kolejne zawodniczki. Herman, którą już widzieliśmy, teraz ona rusza na trasę. Diggins, Saarinen, czyli Amerykanka, Finka, i to nie sprinterka. Pierwsze dwa miejsca Czebaszek. Elenka Czebaszek utrzymuje się na pozycji numer 3. No i ta, która powinna walczyć z Marit Bjergen o tytuł najlepszej zawodniczki Tour de Ski, czyli Therese Jochau. Co prawda nie jest sprinterką, ale te sprinty dość długie, po 1500 metrów łyżwą, no, wcale jej nie skreślają. Kluczowe dla rozstrzygnięcia tych zawodów będą te ostatnie etapy. 57, numer startowy to oczywiście Jakobsen, którą widzieliśmy przed chwilą. Wystartowała mocno, ale nie tak mocno jak Estberg, chociaż to ona jest
sprinterką klasyczną, tyle że lepiej zdecydowanie biega właśnie techniką klasyczną. Teresa Jocha. Potem Julia Belger, Niemka. I z numerem 65 właścicielka nazwy tegorocznego Tour de Ski, czyli Tour de Bergen, Marit Bjergen. Po niej już sytuacja będzie jasna. Będziemy obserwować te na poszczególnych punktach pomiaru czasu. Na razie zaskakując... No nie, nic się nie zmieniło. Esbert Diggins po tym pierwszym. Teraz Herman dobiega do 800 metra. Jak mówiliśmy, sprinterka, ale wolniej. Wolniej od Norweszki. Drugi punkt pomiaru po 2 km i 300 metrach. I oto, proszę Państwa, puste miejsce dla Justyny Kowalczyk. Jest godzina 14:31. W tym momencie miała wystartować Polka. Wiemy, już zrezygnowała, nie wystartuje. Mówiliśmy o tej sprawie, będziemy do niej na pewno wracać, dlatego że jest to ogromny wyłom na niekorzyść w działaniu FIS, bo oczywiście to zrobili ludzie od biegów, którzy się w FIS-ie zajmują tymi konkurencją, zwłaszcza pan Pierre Minerej, ale no, FIS ma swojego prezesa, ma swoje prezydium, ci ludzie też powinni reagować w takiej sytuacji ewidentnej, nie powiedzieć wpadki, ale ewidentnego błędu popełnionego przez tę organizację, no i lekceważenia po prostu i zasad fair play i zawodników. Esberg dobiega do mety. Jeszcze jej trochę zostało. Diggins będzie jednak najszybsza. Już nie wygra z Amerykanką. Esberg zaczęła mocno, ale potem już znacznie słabiej. A więc młodziutka 22-letnia Amerykanka Jessica Diggins na razie na pierwszym miejscu i Marit Bjergen. Zwycięstwo Bjergen w Tour de Ski dla Bjergen nie będzie specjalnie, myślę, radosne, no bo bez Justyny Kowalczyk w walce tylko z Jochauk. Reszta rywalek już im dalej, tym mniej będzie się liczyła. Nie wiadomo, czy wszystkie ukończą. Tak jest często w tych zawodach, że przed dużą imprezą po 4, 5, 6 czasami etapach zawodnicy się wycofują z Tour de Ski. Mając za sobą taki trening, już nie podejmują tej walki z tą górą cierpienia, czyli Arpe Czermis. Być może wielu zawodników zrobi tak samo w tym roku. Kilonen z szansami na objęcie pozycji liderki, ale minimalnie o 0,03 wolniej od Diggins i Jakobsen. No, jeszcze daleko, chociaż nie, dobrze, do tego drugiego punktu przyspieszyła między pierwszym a drugim, bo po 800 metrach nie wygrywała z Esberg, a tutaj już mocniej, czyli swoje umiejętności sprinterskie wykorzystuje Jakobsen, ona jest najszybsza, Diggins wolniejsza o 3,4 tam na tych po 2 kilometrach, 300 metrach, a zatem Astrid Jakobsen, specjalistka od klasyka, no, może objąć prowadzenie, a za nią oczywiście Marit Bjergen. Pierwszy punkt pomiaru, 800 metrów. Tu była najszybsza Esberg, będzie najszybsza Bjergen, niewiele, ale jednak. Ale potem jest jeszcze dalej, ten śnieg jest ciężki, no widać to, te kłopoty. Padał dzisiaj deszcz w Oberhofie, a więc mokro, ciężko. Numerem 57 Jakobsen, ona prowadziła po 2 km 300 metrach, te 700 metrów. Zobaczymy, czy utrzyma przewagę. Klaudia Nysztadt to już jest po tej grupie czerwonej, pierwsza zawodniczka, bo grupę czerwoną, czyli tych rozstawionych najlepszych biegaczek, zamknęła z numerem 65 Marit Bjergen. Jakobsen, no tutaj jest, ma jeszcze duży zapas. To było tylko od tego drugiego kilometra, 300 metra, 700 metrów i najprawdopodobniej to ona będzie liderką tego prologu. Do czasu w każdym razie, zanim pojawi się Bjergen. Jakobsen mocno, tak, ona jest pierwsza. 6 sekund przed Amerykanką. I teraz czekamy na dalsze zawodniczki, mierzymy te
kolejne punkty pomiaru. Jakobsen na po 2 km 300 metrach była najszybsza, ale po 800 metrach najszybsza Bjergen, Esberg, Diggins. To się zapewne zacznie za chwilę zmieniać. Zobaczymy, jak zmotywowana jest Marit Bjergen z Dennis Hermann. Nadzieja gospodarzy, najszybsza niemiecka sprinterka. Jeszcze sporo ma do mety Jakobsen, 6:36,3. Taki jest najlepszy rezultat prologu do tej pory, a tam daleko. Nie, nie, to już jest poza jej możliwościami. Pierwsze miejsce na pewno. Jakobsen, Diggins, Kilonen, Saarinen bardzo wysoko na czwartej pozycji w tym prologu, co jest sporą niespodzianką. Na jakim miejscu ląduje Hermann? No, stoper się rozbujał, nie zatrzymał. Ląduje na drugiej pozycji o 6,5 sekundy za Jakobsen, a więc Jakobsen, Hermann, teraz Jochauk. Therese Jochauk była po 2 km 300 metrach na siódmej pozycji, traciła 5,6 do Jakobsen. Jeszcze tam oczywiście nie dobiegła Bjergen. Bjergen biegnie za Jochauk. To już są ostatnie metry, a więc Jochauk dość wysoko, ale bez przesady. To jest za krótki do niej dystans. Ona się rozkręca dopiero po 10 km. Na 10 najlepiej. Została zresztą przecież mistrzynią świata w Val di Fiemme na 10 km klasykiem. Zobaczymy, na której pozycji skończy Teresa Jochauk. Jutro sprint, a więc też dla niej niewygodny dystans. Będzie chciała tam oczywiście zgubić jak najmniej sekund. Po tym prologu miał być bieg na dochodzenie. Jak już wiemy, będzie sprint z stylem dowolnym. Tam nie będzie żadnego dochodzenia. Będzie szansa zdobywania bonifikat. Tutaj też dzisiaj pierwsza zawodniczka na mecie dostaje bonifikatę w postaci 15 sekund. Druga 10, trzecia 5. Te wszystkie bonifikaty będą ważne, będą się liczyły, bo Tour de Ski wygrywa ten, kto pokona całość, czyli 7 etapów w najkrótszym czasie. Więc od czasu na poszczególnych dystansach odejmuje się te bonusy czasowe i to potem ustawia ten ostatni, najważniejszy bieg, atak na Alpe Cermis z tymi przewagami, które się uzyskało przez w ciągu 6 etapów. Po 2 km i 300 metrach jednak najszybsza Marit Bjergen, Jakobsen wolniejsza o 2,5, Diggins na trzecim miejscu, potem Hermann, Saarinen i to już końcówka. Marit jest na tych 700 metrach finiszowych. Jakobsen 6:36,3. Bardzo dobrze, proszę Państwa, tego nie pokazał nam realizator, ale świetnie pobiegła, właśnie wystartowała i trzyma się Sylwia Jaśkowiec. Sylwia Jaśkowiec po 2 km 300 metrach jest na trzeciej pozycji. Traci 5,7 sekundy do Marit Bjergen, a więc tutaj zapowiada nam się sensacja polska. Tylko teraz trzeba jeszcze wytrzymać te 700 metrów. Bjergen dobiega do mety. Ona będzie pierwsza nieznacznie, ale jednak zdobywa 15 sekund bonifikaty Marit Bjergen. Ten stoper tu na ekranie naszym, jak Państwo widzą, nie działa. On się nie zatrzymuje. A więc Marit Bjergen najszybsza. 6:28,8. Przypomnę Państwu, Bjergen, Jakobsen, Jaśkowiec po 2 km 300 metrach. Sylwia Jaśkowiec z numerem 67. To Polka w tej chwili. No to by była niespodzianka. Byłoby fantastyczne rozpoczęcie tego Tour de Ski. Nie ma Justyny, jest Sylwia Jaśkowiec, która świetnie biega zresztą łyżwą. Ona ma 2 medale młodzieżowych mistrzostw świata. Były 2 właśnie sezony stracone przez wypadek, ale teraz naprawdę ma swój wielki dzień. Sylwia Jaśkowiec, czy utrzyma tę pozycję? Jeszcze ma sporo do mety, 8, no to będzie oczywiście nie na pierwsze miejsce, nie na pierwsze, ale była, przypomnę, na trzecim. Czy utrzyma wysoką pozycję? Jeżeli tak, to jaką? Już nie będzie trzecia, chyba że uda się 7 i
równe 7 sekund, a więc na trzecim miejscu Sylwia Jaśkowiec. To jest fenomenalna niespodzianka. Jakby rekompensata za to wycofanie się Justyny z biegu. I kolejne zawodniczki, numer 69, to jest startująca po Sylwii Nysztadt. Patrzmy na Niemkę. No. Biergen na razie pierwsza, Sylwia Jaśkowiec na trzeciej pozycji, a więc wielka sensacja, można powiedzieć. W ramach tego turu widzą Państwo potwierdzenie, 7 sekund tylko straciła Sylwia do Norweżki. No, ta jej łyżwa jest tutaj kluczowa. Nysztadt dobiega do mety, ale jest znacznie dalej od Polki. No, kompletnie nas mylą te dzisiaj. Rzeczywiście ten Oberhof, ci Niemcy przygotowali to gorzej już nie można, również pod względem realizacji telewizyjnej. Tutaj nie tylko, że nie ma śniegu, stoper się nie zatrzymuje. Właściwie nie wiadomo, dlaczego te zawody są w Oberhofie. Pewnie dlatego, że tam jest również, tam się rozgrywa również biatlon. No i pewno Niemcy wrzucają do kasy FIS-u sporo, natomiast to trzeba zrewidować, zweryfikować, tak to nie może wyglądać. Od tygodnia, właściwie nawet od 3 tygodni wiadomo było, że są kłopoty ze śniegiem w Oberhofie, nic. Leniwi działacze FIS-u i biegów nie zrobili, żeby to przenieść albo żeby coś wymyśleć. No to jak wymyślili, to już horrendalną głupotę, o czym mówiliśmy Państwu. Popsuli całe widowisko, ale my mamy na pociechę na razie tą pozycję Sylwii Jaśkowiec. To się już nic nie zmieni. Za nią jest najszybsza niemiecka sprinterka Denise Herrmann. Sekundę i 0,4 za Polką. Teraz kolejna Niemka Kolb, ale one już tutaj nie wpłyną raczej na tę sytuację. Przypomnę Państwu, po prologu w tym momencie, jak i w tej chwili, jest Marit Bjergen, najszybsza, 6,34,4. Na drugim druga z Norweżek, Astrid Jakobsen. Wcale nie taka, którą typowana była tutaj na wysokie miejsca, chociaż ona w Tour de Ski radziła sobie również nieźle. Jakobsen jest druga, 1,9 straty do Bjergen. Na trzeciej pozycji Polka Sylwia Jaśkowiec, 7 sekund straty. Na czwartej Denise Herrmann i 8,4. Potem Jessica Diggins, która długo prowadziła, Kilonen, Sarinen, Czebaszek, Caldwell. Caldwell też wysoko, ta sprinterka amerykańska, która się kilka etapów temu w Pucharze Świata objawiła, a więc utrzymuje wysoką formę. Ale Sylwia Jaśkowiec poza tym miejscem oczywiście zdobywa bonifikatę 5 sekund, co będzie miało znaczenie. Zatem Polka włączyła się do gry. Jutro sprint łyżwą. Zobaczymy, jak to się potoczy. Na razie na osłodę, na smutek Justyny, na naszą gorycz mamy troszeczkę miodu, no, w postaci tego miejsca wysokiego Sylwii. Brawo, gratulacje, powrót i do formy, i dobra determinacja w tym biegu. No i jak widzieli Państwo, świetna również technika łyżwowa w tych dzisiaj trudnych warunkach. Kolejne zawodniczki dobiegają do mety. Bjergen, Jakobsen, Jaśkowiec, trzy pierwsze, trzy punktujące zawodniczki. W sensie oczywiście tych bonusów. Teresa Jochałk na 11 pozycji, 13,1 sekundy traci. Ja nie wiem, jak oni zaczną, teraz będą zliczać te, tam są oczywiście biegi na dochodzenie w kolejnych, ale dopiero chyba raz, dwa, trzy, cztery, na 5. etapie zacznie się bieg na dochodzenie, to będzie te 15 km łyżwą. Więc kompletnie się rozsypała i idea Tour de Ski, i cała ta rywalizacja. Te bonusy się przydadzą dopiero za jakiś czas. A więc jeszcze raz, Jochał na 11 pozycji. Esberg, która świetnie, widzieliśmy to, rozpoczęła. Węg, a więc Esberg, Węg za Polką, za Sylwią Jaśkowiec. No tutaj spora niespodzianka. Lachtenmaki także za nią. Nysztadt, Holly Brooks,
Stejra za Jaśkowiec, a więc naprawdę świetny dzień. Skofterud, więc wiele znakomitych biegaczek, teoretycznie o wiele lepszych od Polki, za jej plecami. Dzisiaj kończy ten prolog. Czekamy na wyniki końcowe jeszcze, już ostatnie zawodniczki. 80 zawodniczek widniało na liście startowej, ponieważ Justyna Kowalczyk wczoraj musiała zgłosić swoją obecność do startu, bo trzeba było to zrobić wczoraj. Do dzisiaj ta decyzja dzisiaj została podjęta. I słusznie, bardzo słusznie, być może ktoś tam pójdzie po rozum do głowy w końcu, że nie należy w ten sposób traktować zawodników, że to nie jest jakiś folwark pana Francuza pod tytułem Pierre Mineray, że to są zawody międzynarodowe, że miliony telewidzów chcą oglądać czystą rywalizację, a nie jakiś totalny koszmar, który wyjdzie z tego tegorocznego Tour de Ski, czy też Tour de Biergen, po wstawieniu tych biegów, po upieraniu się działaczy od biegów przy tej swojej błędnej koncepcji. 79 bez Justyny Kowalczyk, a więc Lauren van der Graaf, ostatnia zawodniczka tych zawodów. Zatem sytuacja się nie zmieniła i jest ona dla nas bardzo dzisiaj radosna w tym smutnym dniu. Z numerem 80, nie, przepraszam, 79 pobiegło, ale tutaj jeszcze z numerem 80 Greta Laurent. Justyna miała wyższy numer. Dla nas najważniejsza informacja. Sylwia Jaśkowiec po prologu na trzeciej pozycji w Tour de Ski. Wygrała dzisiaj oczywiście zgodnie z zapowiedzią Marit Bjergen przed Astrid Jakobsen. Polka, jak mówiłem, trzecia, potem Denise Herman, Jessica Diggins, Kilonen, ale one już nie są punktowane bonusami czasowymi. Pierwsze trzy zawodniczki tylko dostają 15, 10 i w przypadku Sylwii Jaśkowiec 5 sekund bonifikat. Oto Bjergen, Jakobsen i po raz pierwszy w tym towarzystwie stanęła i stanie na podium Sylwia Jaśkowiec. Wielki talent, mówiliśmy o tym. Wypadek przykry, zderzenie z autobusem, potem kłopoty z ramieniem. Musiała je naprawiać. Dość długo powracała do formy. No, ale w końcu się udało. Ten poprzedni sezon był sezonem takim rozpoznawczym. Ten już jest uderzeniowy, no zwłaszcza, że to jest sezon olimpijski. Proszę Państwa, kończymy dzisiaj tę relację. Oczywiście smutni i z jednej strony oczywiście tym, że Justyna Kowalczyk nie wystartowała, że to zaburza jej cykl przygotowań. Jeszcze popatrzmy na te wyniki. I trzecie miejsce Sylwia Jaśkowiec, 7 sekund straty. Zaledwie do Marit Bjergen. Jutro sprint łyżwą. Zobaczymy, jak będzie w tej formie. Być może Sylwia włączy się do gry. Ja Państwu już dziękuję. Wracamy do studia. Na razie oddaję głos Przemkowi Babierzowi i jego gościom. Sponsorem programu jest Kulczyk Investments. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej.